traci prąd. Idźcie, idźcie do Betlejem. Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł oddać mu pochwałę. Ha, 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 ale ze mnie kłamca, kłamca jak mało. Strasz to mnie! Wezwać wojsko, śledzić ich, pozabijać wszystkie małe dzieci. Te najmniejsze i niewinne też. Wykonać! To jest król, co się go każdy człowiek boi. Bóg mędrce wziąwszy przejrzenie, dał im we śnie objawienie, aby Heroda mijali i dęby się w dom swój brali. Herod o tem obwieszczony, gniewając się jak szalony, do Betlejem wyprawował, aby dziadki pomordował. Tam wielki mord mały dziadek uczynił płacz wielki matek, płacząc krzyczą bez pociechy, wyższy dziadek swej uciechy. Jezu Chryste, prosim Ciebie, pokaż jasnością na niebie, oświeć nas tymi mędrcami, daj się szukać i darami. Oświeć nas tymi mędrcami, daj się szukać i darami. Trzej królowie u Heroda to scena przygotowana przez Odnowę w Duchu Świętym z Chorzowa. Mogą Państwo klasy.